Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk, zapraszam na raport PCH24. Dzisiaj w programie o portalu CNN Business, który straszy skutkami niedokonywania aborcji, synod o synodalności, czyli doskonały przykład tego, czym jest klerykalno-biurokratyczna nowomowa, przedstawimy także najgorliwszych zwolenników zabijania dzieci nienarodzonych. Zaczynamy! Bankructwa, eksmisje i zadłużenia według reporterki lewicowego medium takie będą skutki Prawnej ochrony nienarodzonych dzieci na łamach portalu CNN Business ukazał się artykuł, dlaczego surowe prawo aborcyjne Teksasu jest tragiczne dla gospodarki. Autorka powołując się na opinię ekspertów, próbuje udowodnić, że spotkanie się z odmową aborcji przyczynia się do potężnych trudności finansowych. Rozszerzenie prawnej ochrony życia nienarodzonego w Teksasie wywołało kontrowersje w skali całego kraju zwolennicy nieograniczonego prawa do zabijania dzieci używają wszystkich dostępnych argumentów, aby zdyskredytować Heartbeat Act i przekonać opinię publiczną o niekorzystnych następstwach ustawy chroniącej dzieci po szóstym tygodniu ciąży. Jak się okazuje, można w tym celu wykorzystać również argumenty z dziedziny ekonomii. Dziennikarka Anneken Tappe dowodziła na łamach CNN Business, że niemożność legalnego uśmiercania dzieci z niechcianych ciąż pociąga za sobą nieuchronną zapaść gospodarczą. Według badania turnaway study miałaby ona zwiększać prawdopodobieństwo powadnięcia w długi o 78%, a eksmisji i bankructw aż o 81%. To wtrącanie się w życie finansowe jednostek, powiedziała o prawie chroniącym życie Diana Greenfoster, autorka badania i zarazem zwolenniczka aborcji. Reporterka CNN podsumowuje jego wyniki w ten sposób: wolność reprodukcyjna i ekonomiczna idą ręka w rękę, prowadząc do równości płci i zmniejszenia luki płac. Jak zaznaczają komentatorzy, wynika to przede wszystkim z faktu, że poszukujące możliwości zabicia nienarodzonych dzieci kobiety często mają trudności, by związać koniec z końcem. Przeciwnicy prawa do życia twierdzą również, że morderczy proceder stwarza szansę na aktywizację zawodową kobiet i znaczne podbudowanie gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dziennikarze sprzyjający przemysłowi aborcyjnemu wykorzystują wszystkie dostępne punkty widzenia, aby przekonać publiczność, że zabijanie nienarodzonych dzieci jest dobre. Dobre dla kobiet, dobre dla systemu opieki zdrowotnej, dobre dla ekonomii, komentuje portal Lifeside News. Podkreśla również, że według badaczy opowiadających się za życiem, badania przywołane przez yy, w artykuł CN, w CNN Business mają szereg wad. To właśnie badanie stwierdza jednak równocześnie, że niemal każda kobieta, bo 96% z tych, które planowały aborcję, ale ostatecznie jej nie dokonały wraz z upływem czasu są wdzięczne losowi. Być może również dlatego, że nie mają wtedy zbyt dużo czasu na wątpliwej jakości rozrywki, takie jak słuchanie CNN-owych czarnowidzów. Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale za wcześnie spekulować o jej skali powiedział we wtorek w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Sasin powiedział, że takie są niestety prawa rynku, a rynek energetyczny jest jednym z najbardziej specyficznych. Spółki prawa handlowego nie mogą dokładać do swojego biznesu, muszą też inwestować, żeby w przyszłości ceny energii mogły być niższe. Nieuchronna logika jest taka, że ten wzrost musi nastąpić. Stwierdził w kuluarowej rozmowie z dziennikarzami. Spółki energetyczne są w dosyć trudnej sytuacji dochodowej, muszą obniżać koszty działalności, żeby skala podwyżek cen energii była jak najniższa. Nie chcą jednak przewidywać tego, co zgłoszą spółki. One to obecnie jeszcze szacują, dodał wicepremier. Warto zwrócić uwagę, że to, co wicepremier Sasin mówił w kuluarach, nie do końca zgadzało się z tym, co przekazał podczas swojego wcześniejszego wystąpienia na forum ekonomicznym. Menedżerowie zarządzający spółkami Skarbu Państwa bronią się dzisiaj sami przez wyniki mimo pandemii. Mimo, że cała Europa przeżywa bardzo ciężki kryzys i przeżywa w dalszym ciągu ciężki kryzys, polskie firmy rosną jak szalone i zarabiają jak szalone, bo są to rekordowe zyski, powiedział Postawię taką tezę, że im lepiej się wiedzie dużym państwowym podmiotom, to również lepiej się będzie wiodło tym podmiotom prywatnym. Często jest to symbioza, dodał wicepremier. Internetowi żartownicy mówią, że są optymistami, bo po wypowiedzi ministra Sasina w kuluarach już czekają na obniżki cen prądu. Mianem kamienia milowego na drodze synodalnej w świecie oraz dla Kościoła w Niemczech określił przewodniczący konferencji biskupów niemieckich biskup Georg Bezing opublikowany w Watykanie dokument przygotowawczy 16 zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów. Papież Franciszek konsekwentnie przedstawia, co rozumie pod pojęciem synodalności. Oświadczył hierarcha w Bonn. Wyraził też wdzięczność, że dokument oficjalnie mówi wyraźnie o drodze synodalnej jako procesie Kościoła Powszechnego i docenia procesy, które już się rozpoczęły w kilku krajach. Biskup Betzing nazywa godnym uwagi to, że w tekście dają się zauważyć elementy samokrytyki w odniesieniu do hierarchicznie motywowanych zmian synodalności w historii Kościoła. W sposób wyraźny dokument wzywa, wzywa do nowego początku, opartego na impulsach doświadczenia Kościoła z czasów, Soboru Watykańskiego II jako pielgrzymującego ludu Bożego. Dokument w sposób przekonujący wykazuje, że styl, formy i struktury synodalności odpowiadają zarówno Biblii, jak i tradycji kościelnej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec odniósł się także do zakończenia dokumentu, w którym stwierdza się, że faza konsultacji nie polega na tworzeniu dokumentów, ale na umożliwieniu kiełkowania marzeń. Przypomniał w podobnym duchu, że w podobnym duchu papież Franciszek wypowiedział się również w 2020 roku w rozmowie z nim na temat drogi synodalnej w Niemczech. Biskup Betzing odbiera dokument jako zachętę do podążania tą drogą, a jednocześnie do wnoszenia doświadczeń niemieckiej drogi synodalnej do konsultacji w Kościele Powszechnym. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Niemiec obie drogi, droga Kościoła Powszechnego i droga synodalna w Niemczech, wzajemnie się uzupełniają. Oby milowy kamień nie stał się gorszym wyborem niż kamień młyński, uszy i gorszycieli. Teksańska ustawa antyaborcyjna zmobilizowała nie tylko demokratów i hollywoodzkich celebrytów, czy tzw. katolików otwartych, oburzonych zakazem zabijania dzieci, lecz także i czcicieli szatana – Satanic Temple, czyli świątynia szatana, zagroziła wniesieniem pozwu przeciwko władzom stanu, jeśli członkowie satanistycznej grupy nie będą mieć zapewnionego dostępu do środków aborcyjnych jako niezbędnych w satanistycznym sakramencie aborcji. Rzecznik Satanic Temple, Lucien Greaves, opisał aborcję jako ważną część wiary satanistów w autonomię cielesną i świętość nauki. Dodaje, że walka o prawo do aborcji jest bitwą między konkurującymi ze sobą religijnymi punktami widzenia. Satanistyczny rytuał aborcji zapewniać ma duchowy komfort i potwierdzać autonomię cielesną poczucie własnej wartości i wolność od sił przymusu dzięki afirmacji siedmiu zasad Satanic Temple. Rytuał ma uświęcać proces aborcji poprzez wzbudzanie zaufania i ochronę praw ciała podczas poddawania się bezpiecznej i naukowej procedurze. Kilka lat temu Griff. Stwierdził, że małżeństwa homoseksualne to także satanistyczny sakrament. Grupa uzyskała popularność, gdy próbowała zorganizować rekonstrukcję czarnej mszy na Uniwersytecie Harvarda, ciesząc się w tym zakresie patronatem Harvard Extension Cultural Studies Club. Po licznych skargach, kierowanych m.in. przez Archidiocezję Bostońską, oraz proteście ulicznym połączonym z modlitewnym czuwaniem, rekonstrukcja satanistycznej ceremonii odbyła się poza kampusem w chińskiej restauracji. Być może sataniści będą bardziej skłonni przenieść się i odprawiać swoje sakramenty tuż za miedzą, gdyż niestety Sąd Najwyższy w Meksyku podważył w ostatni wtorek kilka zapisów kodeksu karnego stanu Coahuila, które mówiły o ochronie życia poczętego. Komentatorzy wskazują, że może to być precedens dla szerokiej akcji legalizacji aborcji w tym kraju. To był raport PCH24. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o możliwościach wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia!